Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was fajny odcinek, bo dzisiaj powiemy sobie coś więcej na temat coworkingu na Filipinach, jak takie miejsca wyglądają, ponieważ mam w sumie pierwszy raz okazję pokazać Wam biznes mojego znajomego, który dopiero co to otworzył, a w zasadzie nawet jeszcze tego nie otworzył, bo to miejsce dopiero będzie otwarte od poniedziałku, a dzisiaj mamy czwartek. Więc zapraszam Was na wycieczkę, zobaczcie, o co w tym chodzi, ile to kosztuje, jak to wygląda. Zaczynamy! Okej, a więc pierwsze, od czego powinniśmy zacząć, to w którym miejscu się znajdujemy. Pokażę Wam dokładnie, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, to jest główna droga pomiędzy Dumaguete, które jest na dole tam przy morzu, a Walencją, która jest dosłownie tam za zakrętem, tam się znajduje centrum Walencji. Więc jesteśmy na takiej najbardziej głównej drodze pomiędzy Dumaguete a Walencją. To jest naprawdę bardzo popularna droga. Teraz akurat, jak widać, ruchu dużego nie ma, ponieważ jest godzina przerwa obiadowa, więc wszyscy wyjechali gdzieś coś zjeść, a ja akurat miałem okazję, żeby wpaść tutaj i zobaczyć to nowe miejsce. Tak czy inaczej, pamiętacie, pokazywałem Wam naszą działkę, która jest? To nasza działka jest dokładnie, będzie przy takiej samej drodze, tylko pomiędzy właśnie Walencją a Baką, która jest tam po drugiej stronie. Więc to jest naprawdę idealne miejsce, żeby otworzyć biznes. I też udało się to zrobić mojemu znajomemu. Zobaczcie, to są takie trzy unity, które są do wynajęcia. On ma tutaj to jedno miejsce, co jest dwupiętrowe. Tutaj jest restauracja, taka, znaczy nie restauracja, słuchajcie, taki sklep z różnego rodzaju produktami spożywczymi, ale bardziej dla obcokrajowców, który zresztą może Wam też później pokażę. I tutaj jest tak zwany typowy filipiński sari-sari store, czyli po prostu też filipiński sklep dla Filipińczyków ze wszystkim, od papierosów po alkohol, po wszystko tak naprawdę, tylko i wyłącznie możecie znaleźć. Więc on wynajął ten cały taki unit, on to wynajął już parę miesięcy temu. Nie było oczywiście... On jest pierwszym właścicielem, on pierwszym wynajmującym to miejsce. Wcześniej nikt tego nie wynajmował, bo te budynki dopiero co zostały oddane do użytku i od razu trzy zostały wynajęte, bo naprawdę cena była okazyjna, z tego co wiem. Nie wiem dokładnie, ile on płaci, ale podejrzewam, że z około 15, może 16 tysięcy peso miesięcznie. Tak czy inaczej, gdybyście byli na tyle uparci, to nawet tam jest łazienka i moglibyście mieszkać w czymś takim. Tutaj bardzo podobnie na przykład Adam z raportu z Państw Środka pokazywał te unity, które oni robili tam, restauracje. One też są dwupiętrowe i to jest mniej więcej coś takiego. To jest oczywiście troszkę, można powiedzieć, bardziej basic, czy taki bardziej podstawowy, no ale oczywiście cena też jest dużo niższa w porównaniu do tego, co on wynajmował. Więc zapraszam Was do środka na wycieczkę i opowiem Wam coś więcej na temat tego miejsca. Okej, a więc jesteśmy w środku. Słuchajcie, pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. Wchodzicie do środka. Hi. Wchodzicie do środka i macie wszystkie tutaj biurka. Zaraz Wam wyjaśnię, po co są te ścianki, ale chcę, żebyście zobaczyli, jak to tutaj wygląda. Jest około chyba 10 biurek tutaj, na tym poziomie. Tutaj jest kuchnia. Oczywiście kawa, herbata, wszystkie inne, woda ciepła, zimna. Tam jest nawet łazienka, jeżeli ktoś by chciał skorzystać. Umywalka. Wszystko tutaj jest. Tak to się mniej więcej prezentuje na tej wysokości. Zobaczcie. A teraz wyjaśnię Wam coś najważniejszego. Okej, bo teraz Wam się wydaje, że te ścianki. Po co są te ścianki? Przecież można by normalnie zrobić to bez ścianek. Ścianki są potrzebne o tyle i można je oczywiście przystawiać w dowolnej konfiguracji. Na razie jest to tak zrobione, jakby było najwięcej niezależnych stanowisk pracy. Ale jeżeli na przykład ktoś by był, że ma swój jakiś tam zespół, czterech osób, czterech programistów i po prostu potrzebuje jakiegoś miejsca, żeby takie miejsce wynająć, to oczywiście te ścianki można całkowicie przemodelować, czyli przestawić je na przykład tak, że oni będą jakby odcięci od reszty tutaj towarzystwa i będą mieli cztery biurka do siebie. Te ścianki są tutaj po to, na razie też, ponieważ na Filipinach bardzo popularne jest nauczanie online. Na przykład obcokrajowcy uczą Chińczyków, czy też inne narodowości, języka angielskiego, jako native speakerzy. Filipińczycy też uczą Chińczyków za dużo mniejszą kasę, ale też to jest dosyć bardzo popularne, szczególnie teraz w obecnej sytuacji, kiedy dużo ludzi pracuje online. Więc to miejsce będzie wynajęte dla nich. I teraz tak. Tutaj biznesplan jest taki, że oni tak naprawdę też mogą w tej cenie wynająć sobie jeszcze komputer. I oczywiście mają dodatkowy monitor, klawiaturę, kamerę internetową, co też jest najważniejsze w nauczaniu. I to wszystko już, słuchajcie, w zestawie. Teraz zapytacie się, co to tak naprawdę oznacza coworking, bo chyba w sumie tego nie wyjaśniłem na początku. Więc tak, dla tych ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest coworking, to są właśnie takie specjalne biura, gdzie po prostu możecie wynająć biurko, żeby sobie popracować. Dlaczego takie miejsca są bardzo popularne, szczególnie w Azji? Bo tak jak na przykład to miejsce,
Słuchajcie, ma niezależny generator, ma niezależne dwa łącza światłowodowe, każde chyba o przepustowości około 300 albo 400 megabitów na sekundę. Czy to jest po prostu maksimum, co tutaj można osiągnąć? One są podpięte oczywiście w tym samym momencie, czyli tak naprawdę, jeżeli jedno łącze na przykład ma jakiegoś laga, czy jest, coś się z nim dzieje, automatycznie internet idzie z drugiego łącza i na odwrót. Więc to jest naprawdę super rozwiązanie, bo jeżeli prądu nie ma, generator się automatycznie włącza, jesteście też w klimatyzowanym pomieszczeniu, macie dostęp po prostu do wygodnego biurka, wygodnego krzesła. I teraz tak, za to płacicie miesięcznie, to jest cena na razie taka dosyć chyba promocyjna, albo taka cena zostanie, jest 4000 peso na miesiąc. Tutaj widzicie, ile to jest na polskie złoto. Można oczywiście to też wynająć dziennie, to jest chyba 250 albo 300 peso za dzień. Też widzicie, ile to jest dziennie. Można to też wynająć tygodniowo. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał to wynająć na dłuższy okres, to na pewno można się dogadać w stosunku do ceny, bo właściciel jest bardzo dobrym moim znajomym i na pewno będzie też szedł w tym kierunku, żeby po prostu pomóc osobom. On to, słuchajcie, zaczął robić w czasie tego momentu, kiedy oczywiście już było wiadomo, że nie można za bardzo podróżować pomiędzy krajami, bo zobaczył taką pewnego rodzaju lukę, że ludzie, tak jak na przykład jego żona pracuje też właśnie, uczy angielskiego online i on też pracuje online, nie mają miejsca, gdzie iść i żeby popracować. Więc wpadł na pomysł, dobra, jeżeli ja potrzebuję i tak pracować, wynajmijmy taki unit, zacznijmy tutaj coś takiego robić, bo ja i tak potrzebuję biuro, a ona też potrzebuje biuro czasami, więc dużo jest takich osób, które właśnie coś takiego by potrzebowały. A w tym momencie, kiedy tak naprawdę cała pandemia się zaczęła, dużo takich miejsc się pozamykało, co też było dziwne, szczególnie w Dumaguete. Zrobię wam teraz jeszcze małą wycieczkę po całym tym miejscu, żebyście zobaczyli. Tak jak mówiliśmy, tutaj jesteśmy na tym głównym piętrze. To obrócę kamerę, tak? Tutaj już jest ok, więcej miejsca. Więc tutaj jest oczywiście kuchnia, można korzystać z kuchni. Łazienka, chyba nawet z prysznicem. Zobaczmy. Nie ma akurat prysznica, a szkoda. Dobra, nieważne. Umywalka, czyli wszystko jest tak naprawdę dostępne. Oczywiście można sobie nawet do lodówki swoje rzeczy jakieś tam przynieść. Jeżeli pewnie będzie większe zapotrzebowanie na lodówkę, no to na pewno będzie większa kupiona. Teraz słuchajcie, zejdźmy sobie na poziom minus 1, bo okazuje się, że tutaj jest nawet piwnica. Powiem wam szczerze, że bardzo rzadko się widzi coś takiego, żeby była piwnica na Filipinach, a szczególnie tutaj. Ale tutaj przygotował specjalnie, słuchajcie, coś takiego, że taką jakby jadalnię na ten moment, jeżeli jest jeszcze mało osób, czy jeżeli ktoś chce sobie przejść na przerwę, ma swój jakiś pojemnik tam z ryżem, tak jak to Filipińczycy przeważnie mają, może sobie skorzystać z tego, zjeść sobie tutaj na spokojnie. Tutaj też to jest ten głos, nie niesie się tak do tamtego pomieszczenia, gdzie ludzie pracują, więc można sobie tutaj spokojnie siedzieć. Tutaj jest, słuchajcie, no nie chcę tam pokazywać, ale tam jest naprawdę jeszcze duże, dłuższe, większe pomieszczenie, tak jak całe to pomieszczenie piętro wyżej, ale tam już ma swoją taką na razie graciarnię, więc to na tymczasowo na razie po prostu, zanim to posprząta, sobie to oddzielił. Oczywiście docelowo tutaj tak samo można stawić jeszcze więcej biurek, zamontować klimatyzację, zamontować wiatraki, bo wiatraki już są, ale tutaj klimatyzacja by się jeszcze jedna na pewno przydała. A teraz słuchajcie, wyjdźmy sobie na poziom plus 1. Ok, wracamy na parter, tam jest ulica, wyjście. I idziemy na piętro plus 1. Co też jest, słuchajcie, ciekawostka, to piętro nie jest w całości, tylko jest tak jakby otwarta przestrzeń. I tutaj tak samo są biurka, oczywiście jeszcze nie zagospodarowane. Cały internet, tak jak widzicie, poniżej nas jest klimatyzacja. Tutaj te biurka, wiatrak. To wszystko bardzo fajnie chodzi. Tam na początku jest recepcjonistka, która was przyjmuje, jeżeli coś potrzebujecie pracować. A tutaj jest właściciel, Andrew, który jeszcze pracuje, więc nie chcę mu przeszkadzać. Tak jak widzicie, bardzo, bardzo fajny projekt. I odpowiadając pewnie już na wasze pytanie, bo pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja z czegoś takiego nie korzystam. Powiem wam tak, gdyby Andrew to otworzył przed tym momentem, jak ja organizowałem swoje biuro u nas u góry, to na 100% bym tu dzisiaj siedział i siedziałbym tutaj cały dzień. Bo miejsce mi się po prostu podoba, bo to też jest, słuchajcie, takie uczucie, że w końcu wyjdziecie z domu, a nie siedzicie cały czas w tym samym budynku. I na przykład mi tego bardzo brakuje. Nawet się zastanawiałem z Krystyną, czy po prostu tamtego biura coś też nie przerobić na coś innego, a tutaj się po prostu wprowadzić i wynająć taki jakby jeden box i już go zagospodarować tak jakby pod siebie, taki bardziej prywatny box z całym moim sprzętem, z moimi nawet szafkami. Zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie w praniu. Bo tak jak mówię, tutaj jest to, że to są dwa niezależne internety, jest generator, jeżeli coś by się działo. No jest po prostu mega, mega fajne rozwiązanie.
Przynajmniej nawet dla mnie i też dla innych osób. I też, żebyście od razu wiedzieli, nie ma tutaj osób w tym momencie, bo to miejsce jeszcze jest oficjalnie zamknięte. Ono będzie dopiero otwarte od poniedziałku, dlatego chciałem przyjechać jeszcze przed otwarciem, żeby nikomu nie przeszkadzać w pracy i móc sobie normalnie rozmawiać na głos. Oczywiście, jeżeli by interesowało Was to miejsce do wynajęcia, czy na przyszłość w ogóle chcielibyście wiedzieć, jak to miejsce się rozwija i tak dalej, zostawiam Wam link w opisie tego filmiku, gdzie możecie sobie to śledzić, fanpage tego miejsca. Na razie jeszcze nie ma strony internetowej gotowej. Ja nawet tutaj, można powiedzieć, rozmawiałem z właścicielem, że obiecałem mu, że pomogę mu z tą stroną internetową, ale on jeszcze nie wysłał wszystkich dokładnych dokumentów, które informacje zamieści na stronie, więc ta strona będzie na pewno w przyszłości. I teraz słuchajcie, jeszcze wyjaśnienie tego wszystkiego. Czy to uważam, że to jest dobry biznes jako inwestycja na Filipinach? Po części tak, po części nie. Tutaj też, słuchajcie, to ryzyko tego biznesu jest bardzo małe. Bo tak jak Wam wspomniałem na początku, właściciel i tak potrzebuje swoją przestrzeń do pracy. Więc on tak czy inaczej by coś takiego wynajął i zrobił to na swoje takie większe biuro, bo w planach ma też zatrudnienie kilku osób i pracowanie dla niego tam już, powiedzmy, w innych rodzajach biznesach. Więc nawet jeżeli by to nie było wynajęte cały czas, to on i tak nie będzie tracił tyle dużo tych pieniędzy. Z tego co też wiem, on podpisał kontrakt na jakiś dłuższy czas, więc ten rent jest dużo niższy niż miał być wcześniej. Wiem, że też jest spore już zainteresowanie, bo sami rozmawialiśmy nawet z różnego rodzaju naszymi znajomymi i większość z nich pracuje online i oni już, powiedzmy, przez całą to nawet sytuację tej blokady Filipin i w ogóle braku możliwości przemieszczania się pomiędzy wyspami, oni już też mają dość siedzenia tego w domu i też chcą właśnie czegoś nowego, czyli nawet po prostu głupie wyjście na kawę razem ze znajomymi w czasie pracy. A jeżeli też pytacie o to, to akurat z jakieś 20 metrów dalej jest fajny bar dla obcokrajowców, więc tam można się piwka spokojnie napić w przerwie od roboty. Okej, słuchajcie, ja będę kończył powoli już ten odcinek. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek pytania związane z tym filmikiem, czyli takim coworkingiem, czy wynajęciem tego miejsca, albo po prostu chcecie się dowiedzieć coś więcej na ten temat, zostawcie w komentarz pod spodem tego filmiku. Dziękuję Wam bardzo za wirtualną kawę, dziękuję Wam bardzo za wsparcie na Patronite. No i dziękuję za Wasze komentarze, bo to one zawsze mnie napędzają do nagrywania kolejnych filmików. Mam nadzieję, że widzimy się za kilka dni. Postaram się, żeby filmik był znowu za kilka dni z tego naszego weekendu, albo zrobimy live'a. Słuchajcie, napiszcie też w komentarzach, czy chcecie kolejnego live'a na temat na przykład tego, kiedy teoretycznie Filipiny mogłyby się otworzyć, bo na dzień dzisiejszy one niestety są dalej zablokowane. Ale obiecuję Wam, subskrybujcie kanał, śledźcie go na bieżąco i jak tylko jakakolwiek informacja będzie potwierdzona, jeżeli chodzi o otwarcie Filipin, czy też możliwość przylecenia na Filipiny, na 100% od razu to wrzucę i będę nawet streamował na żywo, żeby tylko Wam to wszystko powiedzieć, bo też czekam tylko i wyłącznie na to. Na razie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!